Centrum Kulturalno-Rozrywkowe Masarnia z Grodziska Wielkopolskiego dołączyło do grona partnerów biznesowych Warty Poznań. Korzystając z okazji przed meczem Warty z reprezentacją Polski Kobiet, doszło do spotkania przedstawicieli nowego partnera cateringowego Warty z panią prezes Izabelą Mukomską-Pyżalską. Panie ty uśmiechu! Miejsce jest specyficzne, jest oryginalne, jest nietypowe. Jak na Grodzisk Wielkopolski to w ogóle jest ewenement. Zrobić coś takiego to duży ukłon i szacunek do właścicieli, do pomysłodawców całego przedsięwzięcia. Natomiast pomysł współpracy z Wartą zrodził się z tego, że rozpoczęliśmy współpracę z jednym z klubów lubuskich, bardzo znanym w województwie lubuskim jak Falubas. Podobne barwy, natomiast piłka nożna Poznań zawsze kojarzył się z Wartą. My jesteśmy wszyscy tutaj, i właściciele, i ja, jesteśmy zwolennikami sportu piłki nożnej, a barwy Warty Poznań kojarzą nam się niezmiennie z barwami dyskoboli Grodzisk Wielkopolski, bo kolorystyka tych barw była dokładnie ta sama, więc dlatego wybraliśmy ten klub, klub wybrał nas. Coś jeszcze odnośnie współpracy. Chcemy świadczyć dla Warty usługi o standardzie premium. Chcemy pokazać, że na Warcie można przygotować catering o naprawdę bardzo wysokim poziomie. Chcemy to zrobić. Może przez to też pomożemy Warcie zdobyć lepszych sponsorów. Z tego względu, że jak mawia się, przez żołądek do serca. Właśnie miałam okazję zjeść przepyszny obiad w Centrum Kulturalno-Rozrywkowym Masarnia w Grodzisku Wielkopolskim. Naprawdę pyszny obiad. Mam nadzieję, że centrum zostanie partnerem cateringowym Warty Poznań. Także zapraszam oczywiście na mecze Warty już właśnie z nowym jedzeniem z Grodziska Wielkopolskiego.